Wie pani, to jest bardzo trudno, z jednej strony trudno się prognozuje, a z drugiej dość łatwo się prognozuje. Nauka jest tak skonstruowana, że jest ciągiem wydarzeń, prawda? Nauka jest tak skonstruowana, że trzeba mieć tradycję. Rosjanie na przykład zniszczyli swoją dużą naukę po rewolucji, ponieważ chcieli budować wszystko od gleby w górę. Nie da się tak zrobić, prawda? Ja myślę, że my w Polsce po wojnie, ja jestem dziecko powojenne, ale nie takie znowu zaraz powojenne, że my w Polsce budujemy naukę po wojnie, bazując na tych osobach, które ocalały sprzed wojny. I coraz lepiej nam to idzie. A jeśli chodzi o przyszłość life science, no to wszystko, co dzisiaj jest kontrowersyjne, to będzie standardowe. Pojawią się nowe, kontrowersyjne rzeczy. Moją taką ulubioną historyjką jest opowieść o psiogłowych. Nie wiem, czy pani słyszała o psiogłowych. Był bardzo poważny teologiczny spór o psiogłowych. Tacy ludzie z głowami psów. Czy oni są ludźmi, czy nie? W końcu Kościół doszedł do wniosku, że to są ludzie, można ich chrzcić, można udzielać im ślubów, tylko że nikt psiogłowego nie widział, prawda? I wymyślili świętego, który się nazywa Święty Krzysztof. Święty Krzysztof był psiogłowy. Dzisiaj nie ma takiego problemu, bo nie ma psiogłowych, prawda? My sobie sami stwarzamy problemy, które hamują nam rozwój. Nielogicznie hamują nam rozwój. I nauka się będzie rozwijać, bo tak już jest skonstruowana, prawda? Nauki, life sciences będą się rozwijać bardzo intensywnie, bo my właściwie mało wiemy. Bardzo mało wiemy o funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, prawda? Bardzo mało wiemy o tym, jak funkcjonują enzymy w komórce, ile 3 lata temu ukazała się taka praca, która pokazuje, że to nie jest tak, jak my badamy w probówce, tylko że one są tam stłoczone w tej komórce. Jest zupełnie inny sposób działania, prawda? Będzie się rozwijać, będziemy się uczyć. My mamy paskudny obyczaj na uczelniach wyższych, że uczymy tak, jakby wszystko już było wiadomo. A tak naprawdę to jeszcze poruszamy się dość po omacku po tym wszystkim. Szczególnie w biologii, której nie bardzo rozumiemy, to jest złożony bardzo układ. Każdy organizm to jest złożony układ i to będzie się rozwijało naprawdę.